Hej. Hej. Cześć. Tu kulturki, kulturki. Hej, ja miałam powiedzieć kulturki, kulturki. Nie, kulturki, kulturki. Okej. Okay. Ale ja jestem na Maję zła, bo to ja miałam powiedzieć kulturki, a Maja kulturki. Dobra. Kulturki, kulturki. To jest jeszcze taka wiosna, ale nie wiosna, co? No, mamusiu, wiesz, jak ja się strasznie zdziwiłam, jak w jeden dzień było strasznie cieplutko, chodziliśmy w krótkich rękawkach, a drugi śnieg padał. No właśnie, no właśnie. Kwiecień, plecień, dobrze. Lato, trochę zimy. A dawno nas nie było. Dużo weekendów nam, można powiedzieć, przepadło. No. Bo były choróbki i znowu są choróbki i była wycieczka super. Do Berlina. No i dzisiaj będzie taka trochę książka związana z Berlinem. Serio? No bo wojna. Ale też o wojnie. Buuu. No dobra, to powiedzcie, o jakiej książce dzisiaj porozmawiamy? O... Druga wojna światowa. Nie, ta potworna wojna. No ta potworna wojna. Jak się okazuje, to nie jedyna potworna wojna w historii. Ale ta jest najgorsza. Bo nawet teraz się jedna taka dzieje, to wiecie. W Rosji. Przeciwko Ukrainie. W Ukrainie mają. Ukrainie. Rosja przeciwko Ukrainie. Tak. I każda wojna jest potworna, ale ta do tej pory była najbardziej potworna. Nie. Ta, o której dzisiaj będziemy mówić. Nie wszystkie wojny są potworne. Tylko, że jak ktoś się bawi... O, ja nie lubię zabawy wojny, powiem wam szczerze. Ja też. Lubicie zabawy wojny? Ja nie, ale no niektórzy się bawią. No niektórzy się bawią, ale to wiecie, może jest fajne pod kątem uczenia się, nie wiem, strategii na przykład, tak? Tak. Ale pod takiej zabawy, emocji, to nie są pozytywne emocje, prawda? No. Jak się kogoś bije, się niszczy, zabija i w ogóle to chyba nie jest zbyt przyjemne. No tak. Ja wam tylko dodam, że będziecie słyszeć takie drapanie małe, ale to Ola tworzy swoją kolejną książkę. Komiks. Ona stworzyła już komiks, przepraszam. Już stworzyła już ile części? 5. Siedem? Nie było Ola tego. Się wstydzi. Wytniemy to, wytniemy. Nie martwcie się, wytniemy. Ale mamo, cicho! To drapanie będzie na pewno słychać, tak czy siak. Więc tylko wam mówię, że Ola tu coś tworzy. Nie będę komiksy mówić, są już 5 pokaźnych serii. Ola ma Maja ma dziwny głos, bo... Gorączkę. Koktajle. Ma gorączkę i jest troszkę chorowita. Dzisiaj. Zatem, do rzeczy. Rozmawiamy o książce Ta potworna wojna. Autorstwa? Grażyny Bąkiewicz. Tak, czyli znowu seria... Ale historia. No to znowu klasa Pana Cebuli. Znowu A mi się podróże w czasie. Wszystkich seriach mi się najbardziej podobało Mieszko i ta Jadwiga kontra Jagiełło. Tak. A dzisiaj już taka przedostatnia prawie. Znaczy wiadomo, że sam jeszcze będziemy musieli wrócić. Ale tak jak idziemy po kolei historycznie, to już został nam tylko PRL. Jeszcze chyba jest. Tak. Chyba już nam został tylko PRL. Ale ja znalazłam drugą książkę, która też jest taką serią historyczną i będziemy teraz tamtą chyba czytać. No ale jeszcze musi być PRL. A jaką tę książkę? Też historyczna, też różne historie są. I Maja, ale... tam są Egipcjanie, więc na pewno do tego wrócimy. Nie o to nam dzisiaj chodzi. Książka Ta potworna wojna. Kto tym razem podróżuje w czasie i czego chcą się dowiedzieć? Witek, przepraszam. Witek, kto to jest Witek? Który to jest Witek? Ten taki, co ciągle słucha muzykę. Znaczy to nie muzykę. Przepraszam. Dlatego, że on ma te słuchawki po to, żeby wyciszać głosy z otoczenia i może wtedy słuchać fal, które według niego rozmawiają. I paplają sobie. Rozmawiają te fale? O różnych rzeczach. O różnych rzeczach. Ale na początku książki jego rodzice jakby więzią, nie wiem jak to nazwać, w słoiku różne fale i on je wypuszcza i rodzice są na niego strasznie źli. A to kim są ci rodzice, że fale? Oni są takimi artystami. To takimi muzykami? Nie muzykami. Artystami od fal? Tak. Okej, super. No i Witek podróżuje, ale no oczywiście inni też z nim podróżują. I czego... Rozumiem, że trafiają w czasy II wojny światowej. Tak. I czego chcą się dowiedzieć?
Jakby powstrzymali jakby Hitlera i te Niemcy, które z nim walczyły i jak się skończyła wojna. O, to bardzo ciekawe. No i dobra, no to czego się dowiadują? I jakie mają przygody? Że najpierw jakby on trafia do takiego miejsca, że jest w Niemczech, bo to jest zawsze lot próbny, który się leci samemu. To jest lot próbny. Witek leci lotem próbnym i co się tam dzieje? Dzieje się tak, że zepsuł się. Nic się nie zepsuło, Maja. Byli w Niemczech i tam on trafił do takiego domu, gdzie mieszkał tata... W innym domu mieszkał tata i był taki syn. I on właśnie przyszedł do takiego domu, gdzie była matka z drugim synem. I oni szli razem, ci chłopcy, zanim ta mama jakby przyszła, to oni budowali radio. O, super. Żyd z Niemcem. O, no to taka trudna przyjaźń. To były te czasy, w których właśnie się zaczynała wojna. No, i co z tymi Żydami? Dlaczego tak właśnie? No i ta mama wyrzuciła tego chłopca Żyda z tego domu. I kazała temu drugiemu chłopczykowi pójść się bawić razem z tymi, co rzucają w okna Żydów na ulicy kamykami i Czyli co, to były takie trudne czasy, bo Żydzi nie byli mile widziani, prawda? Żydzi nie byli mile widziani, a wiecie dlaczego? No dlaczego Żydzi nie byli mile widziani? Dlatego, że jakby Hitler, a też te Niemcy hitlerowskie uważali jakby, że oni jakby są takim nad ludzkością. Nad ludźmi, tak? Tak, a cała reszta to są podludzie. Tak, a Żydzi to w ogóle najgorzej, tak? Tak było, tak uważali. A na przykład... Ci chłopcy, jak oni się tam przyjaźnili? No... normalnie. No, budowali razem radio. A pamiętacie, kto naprawdę zbudował radio? Wynalazł radio? Ten Żyd. Ten Żyd, który był... Nie. Kolega tego nie. Jak się nazywał wynalazca radio? Tesla. Nikola Tesla. No, to... To co dalej? No po locie próbnym to... on po prostu tam znowu polecieli na drugi lot i tam badali różne rzeczy, mieli różne śmieszne i też takie smutne przygody. Gdzie jeszcze trafili na przykład? Też trafili, mi się wydaje. Nie mówili zbytnio miast, ale... Do Berlina! Byli w Niemczech, tak byli. Byli w Berlinie. Byli w Berlinie? Tak. I co tam widzieli w tym Berlinie? Mur. Nie no, muru to jeszcze wtedy nie było, moja droga. Byli i w Polsce, i w Niemczech. A w Polsce w jakich miejscach byli? Czy ja wiem. W Warszawie? I co tam się działo w tej Warszawie? To opowiedzcie jeszcze, co oni ciągle tam widzieli. Na pewno bombardowali. Było bombardowanie, tak? Czy co, jakieś powstanie było? I właśnie... Tak, o coś tam o tym mówili. Bo ja bym chciała powiedzieć, że jak ja koło mojego przedszkola jest dom przedwojenny, gdzie mieszka moja koleżanka. No widzisz. No, w Warszawie byli. Byli chyba też w obozie, prawda? Tak, byli w obozie koncentracyjnym. No, a wiecie co to były te obozy? Tak, śmierci. I pracy. Co tam się działo? Bo oni tam musieli uratować słonia z jego ekipą. No bo słoniu jakby... Nie wiadomo jak, ale po prostu wzięli go do obozu, bo też jest jakimś zbuntowanym Niemcem i wzięli go i jego ekipę do obozu. I musieli tam siedzieć. A potem oni też, ta ekipa jakby Witka, chciała też uratować tego tatę z tym synem, którego też tam wzięli. I oni wszyscy razem w workach się ukryli na takim wozie i pojechali. Nie udało im się uciec. Tak, oczywiście. No bo oni jakby się tak zakamuflowali w Niemców, którzy wożą śmieci, wzięli worki z ludźmi i... Nie udało im się uciec. Tak. I...
No, ale oni też i tak, i tak mogli ochronić jakby ta grupa tego tatę i tego jakby syna ciałem, dlatego że oni byli cały w barierze. Ja pamiętasz, jak w Mieszku pierwszym, o, ten Alex po prostu niedźwiedź na niego próbował napaść i on się odbił od niego? No. Bo niedźwiedź po prostu... taką osłonę, tak? Specjalną. Tak, oni wszyscy mają taką osłonę. Taką bańkę jakby. Tak. Bańkę. No. Nie bańkę, bo wtedy nie mógł chodzić. A. Po prostu to jest taka ochrona przylepiająca do sioła. Nic by nie mogło im się stać. Ja mam jeszcze pytanie o tą ochronę takich, ochronę Żydów. Bo tam też chyba trochę było w tej książce o tym, prawda? Że dużo ludzi chroniło. Żydy. Tak, Żydów. Chowało w domu na przykład, prawda? Coś możecie więcej o tym powiedzieć? No ja wiem. Mniej o tym było. A ja właśnie to tam było, że Żydzi mieli najgorzej. Że na początku, że ci Żydzi wyjeżdżali z Niemiec i do innych krajów. Mamo, ja ci powiem, że też ten Witek tutaj też nie tylko mógł zostać, ale głównie też bardzo chciał poszukać takiej fali, co zauważył, jak wypuszczał od rodziców te fale, to szukał tej fali tam, bo chciał znaleźć jej powstanie. Rozmawialiśmy kiedyś nawet też o takim ukrywaniu Żydów, bo też na podstawie innej książki, nie wiem, czy pamiętacie. Mamy niepodległość. Nie, List w butelce. A. Była taka znana pani, która też przemycała dzieci, pamiętacie? Z getta. I ukrywała dzieci. I ona napisała tę książkę? Nie napisała tej książki. Ona się nazywa Irena Sendlerowa, tak? I ona przemycała ludzi z getta. Wiecie, co to jest getto? Tak, więzienie. Nie, to nie jest więzienie, ale coś podobnego do więzienia. Więzienie dla Żydów, coś takiego. To jest taki zamknięty obszar miasta, gdzie... Żydów dają. Że tak, że wszyscy tacy, wszystkie osoby, akurat żydowskie. Jeśli chodzi o getta żydowskie, to właśnie tak wyglądało, że było takie wydzielone część miasta i oni byli w tej części miasta. Żyli, nie mogli z niej wychodzić, nie mogli tam wchodzić, tylko z jakimiś takie przepustki były. Wszystko takie było kontrolowane i oni mogli tylko w tym miejscu, na tym terenie żyć. I tam się pojawiała też jedna jeszcze bardzo znana postać, taki pisarz i lekarz. Tak, taki lekarz, który leczył tak dobrze, że... Tak, i dzieci, tak? On się zajmował właśnie dziećmi, się nazywał? Jan uratował dużo. Janusz. Korczak? Janusz Korczak, tak. I on też z tymi dziećmi, nie wiem, czy pamiętacie... Wiele uratował. Pojechał do obozu. Ale wiele ich uratował. Ale on umarł potem. No tak. W obozie. Tak. No dobrze. To odkryli w końcu, jak ta wojna się zakończyła, czy nie? No nie powinniśmy zdradzać, mamo, nieładnie. Ale to wojna już się zakończyła, więc wszyscy wiedzą, jak się ale zakończyła. W tej książce nieładnie. Ale co tam jeszcze oni się dowiedzieli? No nie powiemy, bo to już było pod koniec. Moglibyśmy powiedzieć, jak czy on znalazł tą falę, której szukał. No znalazł ją. No znalazł. A wiecie, jak się wojna w ogóle skończyła? Jak? No ja no wiesz co? No nie wiem jak. Nie, jak się skończyła wojna. Ale co się stało z Hitlerem na przykład? Sam się zabił. No tak, popełnił samobójstwo. A dlaczego? Bo przegrał wojnę. Bo nie chciało mu się żyć? No tak, bo przegrał wojnę i nie mógł się pogodzić z porażką, prawda? No i to taki... Wiemy na pewno, że to był bardzo zły człowiek. Niemiły. Nie mógłby pracować w cukierni i rozdawać ciasteczka za darmo. Nie mógłby. Taki jak Putin. Też, tak? Putin teraz też wywołał wojnę. I... Właśnie. I nie robi najładniej. Jak byłam u babci, to babcia mi trochę tłumaczyła. No tak. Że o rządzie trochę. Też o polityce. Maja to sobie lubi popolitykować.
Tak, ale no taki trudny czas jest, że teraz też mamy wojnę. Także teraz też mamy taki czas wojenny. Mieliśmy Hitlera, mamy Putina, jeszcze mieliśmy Stalina po drodze. Tak, i właśnie jak się wojna kończyła, bo pamiętacie, bo Stalin przez pewien czas był razem z Hitlerem, tak? Potem osobno. Na Polskę. Ale sami, a potem Rosja napadła na Niemcy, czy Niemcy napadły na Rosję? Niemcy na Rosję, a potem Rosja na Niemcy. Tak, a później Rosja odbijała. Musieli się odegrać. Tak, nawet jak byliśmy w Berlinie, to nie wiem, czy pamiętacie, ale właśnie tam był ten mur berliński. Ten mur berliński to też jest takie coś, co... Jak były te... Powstało po wojnie. Czyli właśnie. Była... Niemcy za karę jakby, za to, że przegrały wojnę, zostały podzielone na dwie części. Były wschodnie Niemcy i zachodnie Niemcy. I wschodnie Dobre Niemcy liczbę. Były pod wpływem Związku Radzieckiego, a zachodnie Polska Niemcy też były pod była. Wpływem... Polska też. A zachodnie Niemcy były pod wpływem Zachodu, tak zwanego, tak? Czyli tej ja drugiej bym chciała... części. Dobre, Francji, ja bym wolała pod wpływem Zachodu być. Ja bym wolała, bo ci od Zachodu mieli dużo lepiej. No to ja. Prawda, to prawda. Teraz to już się zaczyna troszeczkę wyrównywać, ale no po wojnie było ciężko. I Berlin też był podzielony na takie strefy wpływów, a później właśnie Berlin był podzielony na dwie części tym murem berlińskim. Tak? I powinni zepsuć ten mur! Tak, a mur runął dopiero dużo, dużo, dużo później. Ale go odbudowali, ale no, ładnie go zrobili. Natomiast był takim bardzo mocnym symbolem zabytki. Podziału świata i trochę... Nie można go spuszyć. Tak. I trochę się mówi tak też, jak Maja lubi sobie popolitykować, że właśnie Putin chciałby powrotu do tamtych czasów, kiedy był Związek Radziecki, no. Tak? Czyli kiedy te wszystkie państwa... Były jego. Połączone, tak, z Rosją, czyli Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Polska. Białoruś, Polska. To wszystko było połączone. Polska nie była akurat częścią Związku Radzieckiego, ale była pod dużym bardzo wpływem Związku Radzieckiego. Była, bo przecież Murion Stel. Nie, ale nie była, była pod wpływem, w sensie bardzo duży wpływ miały władze Związku Radzieckiego na to, co się dzieje w Polsce, natomiast oficjalnie była osobną Wolna. Republiką, tak. Ale nie miała niepodległości, bo nie mogła służyć. No miała taką, bym powiedziała, pół na pół. Taką nieprawdziwą, taką trochę sztuczną niepodległość, taką tylko pozory niepodległości. Bo, że nie było wojny, ale było tak, jakby tak, rządzenie. Ale te wpływy były tak silne, że to nie można było powiedzieć, że Polska jest niepodległa. Także tak to wyglądało. No dobrze. Bo ciągle co Wam się najbardziej też, podobało w tej książce? Mogę coś powiedzieć jeszcze, bo ja bym chciała jeszcze powiedzieć, że Rosja wtedy, kiedy był Związek Radziecki, okradała Polskę. Też. Bo te prawie wszystkie rzeczy z Polski produkowane jakby jechały do Rosji. Co? Dowiedziałaś się od babci. Od babci. Dobrze. Jeszcze jedna rzecz. Ile, potem powiesz mi, ile lat trwała Ukraina była niewoli? Ukraina była. No tak, ale to nie jest temat tej książki. Oczywiście, porozmawiamy sobie o tym. Mhm. Nie ma problemu. Historycznie to duży musiałabym problem. Dużo bardzo. Sprawdzić, bo to historycznie bardzo się zmieniało. Tak, bo babcia mi powiedziała, że Ukraina 30 lat ma. Że tak, jak jest wolna teraz. No trochę mniej. Trochę mniej, bo Związek Radziecki rozpadł się w 1991 roku. Kiedy my się uwolniliśmy, dalej Ukraina była. Czyli to jest 20 lat, 21 lat. A wyście już wtedy żyli? Tak, Myszko. A babcia muzykę też szyła. Tak, coś takiego, co się nazywało Wspólnota Niepodległych Państw, a później już powstała, powstały te niepodległe państwa osobno, się jakby oddzieliły. Więc była Ukraina. To co Wam się najbardziej podobało w tej książce? Mi się najbardziej podobało, że jednak zdobył tą falę. No, mi się podobało, że... No, dużo rzeczy mi się podobało. A komu polecacie? Dzieciom od... tak... 7 tak. Do 12. To może do 11. 11, 12 lat.
polecamy oczywiście wszystkim, którzy interesują się historią. Bardzo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć z tej książki, oczywiście, tak. O wojnie. Oczywiście no też nie wszystkiego. I też można dowiedzieć wielu z tego podcastu rzeczy o tej książce. Na pewno, ale warto ją również przeczytać, tak? I obejrzeć, bo właśnie przypominamy, że tam też są komiksy w tym wydaniu tej książki. PRL. Jest to ilustrowana książka komiksami. Hejo! Polecamy wszystkie komiksy na świecie, szczególnie z tych książek. Teraz się już pożegnamy. Pa! Powiemy wam pa! Pa, pa. Do usłyszenia. Pa! Pa.